Hej, dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie. Słuchajcie, zakładam okulary, bo odrosty, nie chcę, żeby was tutaj kuły w oczy. Ale słuchajcie, dzisiaj jest cudowny dzień, to w końcu czekałam tak długo, w końcu dzisiaj jest ten dzień, idę do fryzjera, po prostu. Dla kobiety jest to po prostu cudowny dzień, tym bardziej, że będziemy dzisiaj rozjaśniać, także wiecie, aczkolwiek powiem wam, że to będzie ciężki dzień, bo mam zakwasy w dolnej części ciała po siłowni i siedzenie sprawia mi ból. Jak sobie pomyślę, że mam, no nie wiem ile to będzie, z 5 godzin siedzenia na krześle u Sandry, to wam zaraz pokażę, to boli mnie jeszcze bardziej, ale to nic, słuchajcie. No tak, generalnie cieszę się z tego, tak w końcu. Zobaczymy na koniec dnia różnice, w końcu będą jaśniejsze, nie będą te rude i nie wiadomo jakie. Zawsze się zastanawiam, mam takie myśli przed fryzjerem, obetnę. Obetnę, no po prostu obetnę, a potem sobie myślę, puknij się w łeb, przecież twoje włosy, jak są krótkie, to są... Ojejku, jak mi brzuchu burczy. Jak są krótkie, to już są w ogóle ciężkie do ułożenia. No, włosy się bardzo puszą, nie? To widać często po tych filmach. Ja też jakoś tak za bardzo ich, wiecie, nie chcę ich tak obciążać tymi wszystkimi produktami. Jakie są, takie są. No zawsze, jak ktoś ma kręcone, zawsze będzie narzekał, że chciałby proste. Jak ktoś ma proste, zawsze będzie chciał kręcone. Tak to jest. Kochani, czy my ostatnio otwieraliśmy... Aczkolwiek ta grzywka mnie irytuje. Czy my ostatnio otwieraliśmy w ogóle okienka? Tu moje... Przed chwilą wyjęłam naszyjnik z niej. Wydaje mi się, że chyba ominęliśmy jedno. I poczekajcie, które to by miało być? Bo już nie wiem... Bo się pogubiłam. Które to było ostatnio? Gdzie ono mogło być? Siódemka była? Siódemka była, czyli co? 8 i 9 dzisiaj? 2 tylko? 8. Number 8. Co my tutaj mamy? Nordic Sea. Nie wiem, czy to jest krem, czy to jest tylko właśnie... Ten SPF to jest chyba... O, tak wygląda, zobaczcie, muszę sobie doczytać. Taka spora próbeczka. Naprawdę póki co mi się podobają te kosmetyki. Jeszcze zobaczę. Jakby mogło być. Jeszcze numer 8, to teraz numer 9. Coś takiego wąskiego. Eyeshadow Primer. To jest... Primer pod cienie. Nie używałam nigdy takich rzeczy. Nie wiem, jakoś, no ale zobaczymy. I mam ręce nakremowane i nie otworzę tego. Mam użyć zębów? Nie, bo to potem zostaje ślad. No w każdym razie, tak jak był ten żel do brwi, to teraz jest taki właśnie primer do pod cienie. Także też spoko, zobaczymy. Może rzeczywiście to się jakoś będzie... Chociaż na moich oczach się dobrze, w miarę dobrze utrzymują cienie, chyba że mi gdzieś zacznie zawić oko, to wtedy jest lipa. Bo wtedy się robią takie dziury tutaj, nie? Okropne. Zaliczyłam kiedyś taką wpadkę przed ogromną imprezą firmową, no ale cóż. Także co, mam wam coś do pokazania, moi drodzy. Mam kilka ubrań z Morimoi i tak właśnie myślę, że mam jeszcze czas, chociaż muszę jeszcze zjeść i wyprowadzić na chwilę Morisa. Ale tak, mam tutaj właśnie kilka ubrań i słuchaj, o, mam coś akurat dla mnie. Bardzo mi się spodobało, akurat na mnie, bo dla mnie, bo mogę przysłonić moje odrosty. Zobaczcie, jak już moje włosy nie będą takie rude, tylko będą łagodniejsze, to będzie super wyglądało, ale bardzo mi się spodobała ta czapka, naprawdę. Ona jest jeszcze chyba czarna, ja mam tutaj tą wersję beżową, a jest jeszcze chyba czarna i szara. I ja myślałam, że ten właśnie beż będzie taki ciepły, taki trochę, taki naturalny bardzo. I do tego jest szalik, także ekstra, już się zimno zrobiło, także akurat. Dobra, pokażę wam, co mam. Aż założyłam kurtkę, żeby wam pokazać, ale no tak to najlepiej widać. Powiem wam, że piękny jest ten zestaw, naprawdę. To jest zestaw, on się nazywa Soft i on jest naprawdę bardzo delikatny, piękny. Ma bardzo naturalny, taki spokojny kolor. Super, ale wiem, że one właśnie są jeszcze szare
I czarne, a ten pomyślałam, że będzie taki najładniejszy. Właśnie do czarnej kurtki, ja mam tą kurtkę taką zimową, w której chodzę tak na co dzień, granatową. To myślę, że on też będzie fajny, będzie troszkę rozjaśniał. Szalik jest bardzo długi, także ja go tutaj, wiecie, jak na pół złożyłam i po prostu włożyłam jedną część w drugą. Schowałam końcóweczkę, także super będzie chronił i to jest super skład, bo macie, jest tutaj tak 90% wełny merino i do tego 10% kaszmiru, także naprawdę jest delikatny, nic nie gryzie, nic tutaj, wiecie, nie ma żadnych kłaczków, także super. Wiem, że możecie kupić też oddzielnie na przykład samą czapkę, także ekstra, fajnie wygląda, bardzo mi się podoba, nie? Fajnie i akurat dzisiaj mi pasuje do tej koszulki, do tego swetra, to jest sweterek z firmy Riz z zeszłego roku, ale one są cały czas w tej ich stałej kolekcji, także naprawdę tutaj wygląda super. Tam Rudolf się przewrócił. Jeszcze po imprezie odpoczywa. Nie, żartuję, przerwało mu się tutaj troszeczkę i tak jakby te nóżki mu wchodzą, te przednie nóżki wchodzą mu wyżej niż, bo to jest trzyczęściowy taki, wiecie, nóżki wchodzą oddzielnie w całe ciałko i te przednie wchodzą troszkę dalej niż te tylne, no ale dobra, no generalnie tak śmiesznie wygląda. Słuchajcie, kolejny sweterek, sweterek Woolly, znowu też w takim ciepłym, beżowym kolorze, no jak już mnie oglądacie od dawna, to wiecie, że ja uwielbiam taki właśnie krój. Zobaczcie, taki luźniejszy, nietoperzowy, ja to mówię. Batmany. Taki właśnie krój i tutaj mam, to nie jest golf, tylko to jest taka wysoka, taki półgolf. Ale fajny, luźny, też znowu nic nie gryzie, nic tutaj nie drapie. Jest bardzo mięciutki, naprawdę bardzo mięciutki. Cienki taki materiał, ale to jest, słuchajcie, znowu ta wełna merino i kaszmir, więc on znowu będzie ciepły. Super wygląda, luźne rękawy. Ja tutaj zastosowałam trik z gumeczkami, tak żeby troszeczkę podwinąć. Ja bym dzisiaj z chęcią w tym swetrze została, bo no po prostu naprawdę aż mi się oczy zaświeciły. Ale słuchajcie, no idę do fryzjera, więc nie chcę stresować Sandry takim golfem, nie? Bo do fryzjera to takich rzeczy się raczej nie zakłada. Także założę coś, co ma normalny dekolt, ale no podoba mi się naprawdę niesamowicie. Zobaczcie, jest taki dłuższy, on z przodu też jest taki dłuższy, luźniejszy, tylko że właśnie lubię, jak tutaj przód jest włożony w spodnie, a tył jest luźno opuszczony. I jeszcze z tyłu, czekajcie, to wam pokażę. Z tyłu widać? Teraz mam aparat założony, ale o, widać, widać. Ma taką wszywkę. Lubię takie rzeczy, nie wiem, jakoś tak mi się to kojarzy z takim dbaniem o szczegóły przez firmę, tak po prostu. Takie rzeczy, niby wiecie, w takim miejscu, którego nie widać, a jednak dodają. Fajne to jest, tak? Ja lubię takie rzeczy. Także naprawdę, słuchajcie, sweterek jest przepiękny, bardzo mi się podoba, bardzo. Zobaczcie, jaki następny. On jest po prostu piękny, słuchajcie, on mi się kojarzy z taką romantyczną kobietą, z czymś takim miękkim, czystym, niewinnym, no naprawdę, no jest super romantyczny, bardzo mi się podoba, bardzo, naprawdę, słuchajcie. To jest sweterek Frizzy. Ja już mam jeden taki, tylko że mam tak jakby w formie kardiganu, ale to jest taki sam, tylko po prostu rozpinany, taki w kolorze, o jak te Rudolfy tam, taki toffee. Tutaj mam kolor ecru. I naprawdę bardzo mi się podoba. One są jeszcze na stronie, podoba mi się taki bardzo żywy odcień jakby pomarańczowy. Możecie sobie zobaczyć, naprawdę zajrzyjcie tam na stronę. Jest kilka kolorów, także myślę, że każdy sobie znajdzie. Stwierdziłam, że chcę coś takiego właśnie bardzo neutralnego. No ja lubię takie kolory po prostu. On jest po prostu piękny, słuchajcie, fajny, fajna długość, ładnie się układa, nie trzeba go tutaj już, wiecie, nigdzie wkładać do środka, bo jest po prostu długość idealna. Na końcu nie ma ściągacza, takiego, wiecie, takiej szerokiej gumy, tylko jakby o, delikatnie jest zakończony, także widzicie, jak go sobie podciągnę, tak jak tutaj to on się będzie trzymał. Fajny, luźniejszy krój, ja mam tutaj rozmiar S, zawsze te wszystkie ubrania wybieram w rozmiarach najmniejszych, albo S, albo S na M, bo one mają być takie luźniejsze, tak? No i takie są, tak? Nie są to takie, wiecie, mini ubrania, ale naprawdę... No, jest po prostu rozmiar idealny, bardzo mi się podoba. Ten kolor jest taki spokojny, super, słuchajcie, nawet tak do czarnych spodni, bardzo spokojna stylizacja, koniecznie sobie zajrzyjcie na stronę. Tutaj mi się też podoba, właśnie fajnie jest wycięty, ale widzicie, inaczej niż na rękawach, bo często się zdarza tak, że jak tutaj jest ściągacz, to i na rękawie, a to mi się podoba.
Naprawdę delikatny, kobiecy, no piękny, fajny. Tutaj mamy też bardzo dobry skład, bo to jest mohair w większości, ale to jest taka odmiana tego mohairu, która jest miękka, tak? Jest jakby delikatniejsza, mniej gryzie. Jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy, no to nie będzie mu to odpowiadało, tak? Ale zawsze możecie sobie założyć jakąś cienką koszulkę pod spód, tak? I wtedy nie ma problemu, a jednak no będzie to sweterek, który po prostu będzie ciepły, tak? Który będzie nas grzał. Także idealny. Pięknie wygląda, bardzo mi się podoba. I zobaczcie ostatni już sweterek, ale jaki piękny kardigan, tym razem zawiązywany, nie zapinany, taki dłuższy sweterek. Ja tutaj wybrałam odcień Coffee. I on tak, jak się nazywa, tak właśnie wygląda. Zobaczcie, taki cieplejszy, jakby beżowy, brązowy. No naprawdę bardzo ładny, ale tam na stronie jeszcze są trzy. Jest też jeden, był szary i był też jeden taki delikatny beżowy. Ale ten taki mi się z ciepłem mi się kojarzył. Do tego, wiecie, kubek gorącej albo herbaty na przykład z imbirem i z miodem, z cytrynką, czy na przykład czekolada, nie kakao, tylko czekolada, taka wiecie, z piankami na wierzchu, jakie byłoby fajne zdjęcie. Ma bardzo piękny splot, naprawdę, zobaczcie, taki bogato zdobiony, fajnie wygląda. I nie gryzie, naprawdę nie gryzie, tutaj też mamy w składzie mohair i alpakę, ale jest bardzo mięciutki, ma trochę tych włosków, tak jak widzicie. Ale no nie, no wygląda naprawdę fajnie. Długi pasek, przewiązywany, taki po prostu, taki do przytulania, tak? Że na te chłodniejsze wieczory, jak ktoś ma jeszcze kominek. O Boże, ja się rozmarzyłam. Naprawdę, jakby tak ktoś miał kominek właśnie z tym kubkiem gorącej czekolady usiąść, taki instagramowy, naprawdę fajnie wygląda. Tutaj macie na rękawku już ściągacz, tutaj widać, o. Także fajnie się trzyma, bardzo ładny, naprawdę. Fajny, ciekawy jest po prostu. Super, też rozmiar najmniejszy. Moi drodzy, wszystkie linki do tych ubrań znajdziecie oczywiście w opisie. Zajrzyjcie sobie, zobaczcie, jaki mają w ogóle wybór i różne kolory tych rzeczy, nawet które Wam tutaj pokazałam. Jeżeli coś Wam się spodoba, to mamy dla Was kod na hasło Vlogmas 15. No bo mamy Vlogmas, tak? Więc taki prezent jakby grudniowy, na przykład na święta. Vlogmas 15 daje Wam jakby 15% zniżki na wszystko, co nieprzecenione. Nie łączy się z innymi promocjami, ale wszystkie informacje znajdziecie też w opisie pod tym filmem. Ja bym dzisiaj z chęcią została chyba w tym drugim sweterku, ale może jutro go po prostu ubiorę. Jutro chyba będziemy ubierać choinkę. Także moi drodzy, ja teraz, co ja teraz robię? Muszę pójść coś zjeść i wyjdę z psem. Może w tym wyjdę z psem? Nie jest jakoś tak bardzo zimno, także tak akurat by było. Podoba mi się. Fajne. Perfumy dnia. Jimmy Choo. I want Choo. Oprysk. Tak. Już gotowe. Teodorek. To jest taka mieszanka kota, trochę sowy, trochę lisa. On jakby tak wstał, to by było widać, jak on ma fajowski ogon. Jak go możemy wstać? Pokaż ogonek. On jest bardzo... On tu łaził. O nie, bateria mi pada. Pokaż, chociaż tak. Chodź. Jestem taki czarny. Chciałam kiedyś mieć czarnego kota. Ja go wziąłam tylko dlatego, że jest czarny. No, chciałam. Myślałam, nikt go nie weźmie. Ale na tablicy ogłoszeń w Tesco były tylko po prostu ogłoszenie, że kota darzył. Pokaż, jak jesteś ładny. O! O! Ależ on ma ogon! Przecież jak Dreamisy. To jest, proszę bardzo, Chanel. To jest, proszę bardzo, Teodor. Teodorek, pokaż. On już bez komendy siada. Tak. A on umie tak ładnie siadać? Teoś. Chodź tutaj. Siad. No siad. Siad. No siad. Prawie. Ty siad, no. No to chyba patrzę na koty zamiast waparek. Teśku, siad! No siad! Ojejku. Nie, no siad! No siad! Ale on ma takie duże oczyska. Nie? Uśmiechnij się. To zrobisz wszystko za żarełkę, nie? Ale ma ogon. Jaka różnica teraz widać, nie? Ten taki zwykły koci. A tu jest taki... Weźmie tak z ręki? Moja tak nie weźmie. Też nie wiedziałam, że biorą. No jazda. Gdzie?
Za ciasteczka zrobimy wszystko, nie? No jeszcze? Jednego? Na głos. Masz. Ona jest podobna do kota moich rodziców, tylko tamta jest bardziej taka chłodniejsza, ma barwy. No i tamta ma już 17 lat, to już taki, wiesz, sucharek. Niestety, model. No. Ta jest modelką. Mam od niego autograf. Na jednych takich spodniach skórzanych na samym środku, na górze. Tak mi kiedyś drapną. Może tak? Wiesz, że jest. Powiedz, po co przychodziłaś w takich? Twoja wina. Przychodzisz matkę męczyć. Kici, kici. To jest psychoterapia. Wróciłam. To ja. Ale mam zimne ręce, tu jest tak zimno. No bo nie było nas cały dzień, no to już się wiesz. Myśmy się zwyczajnie w Polsce minus 5 w nocy. A u nas 4 to zimno. W każdym razie, gotowi? Morris dostał cimkina i tu chlupie. I tam już taką muzykę. Jak ten nie, no tak wiesz. Dobra. Moja mała blondyneczko. Tak, jest blond. Ale wiecie jak to jest z tymi kolorami, nie? Nie trzeba umyć kilka razy, no spokojnie. Ale mi się bardzo podoba. Naprawdę. Mi się bardzo też podoba. Fajnie, nie? Ty no, lubisz mnie w blondzie. No pewnie. Jesteś jednym z nielicznych. Ale bardzo mi się podoba. Tak, bo cię poślubiłem. Bo, no to prawda. I teraz właśnie wrzuć zdjęcie, jak wyglądasz w ślubie. Już pokazywałam. No jeszcze raz, no dobrze. Ale, słuchajcie, podoba mi się, bo jest tak, jak ja zawsze chciałam. Znaczy, wiecie co, ja muszę się przyjrzeć sobie z każdej strony. Najlepiej właśnie na nagraniu, czyli jutro to zrobię, a najlepiej jak będzie dzień, bo już jest, godzina jest w 9:30. Ja dopiero co wróciłam. Byłam jeszcze na moment dosłownie w sklepie. Ale naprawdę, muszę się przyjrzeć sama sobie, jak to wygląda. No, ja jestem zadowolona, naprawdę, póki co mi się bardzo podoba. Muszę się zobaczyć jeszcze w świetle dziennym, muszę przeczekać takie 2-3 dni. Nie, są fajne refleksje, już widziałam je ze światła, tak, żeby nie mieć. Jak ja tu weszłam, to Jurek tak... Tak, znaczy, na początku, wiecie, coś tam zaczął mi mówić, bo to jakieś paczki, przyszło jakieś tam awizo i coś mówi do mnie tak po chwili takie... Ping! O Boże, nie? Także tak, podoba mi się, póki co bo mi się wiecie, podoba. Muszę jak też... żona wróci od fryzjera, to trzeba pochwalić, tak? Tak. Nie bardzo widzicie, to trzeba pochwalić. Bo facet to rzadko kiedy zauważam. Słuchajcie, niestety u Sandry zachciało mi się żurku. Wymyśliłam sobie, że muszę dzisiaj jeszcze zjeść żurek. Dla mnie bomba. I gdzieś za godzinę będzie. Musiałam pojechać do sklepu. Mam boczek. Boczusz. Nie mamy kiełbasy białej, ale no dobra, zrobimy taki bez kiełbasy. Wzięłam też ziemniaki. I mówię o wiadomościach, że w Anglii nie ma jajek. Nie kupiłam jajek, bo nie było. I to już z któryś sklep. O, tylko tak nie ma w niektórych sklepach. Ale rzeczywiście, no śmieszne, tak było wszystko, a półka z jajkami pusta. Na szczęście no. Mam jeszcze chyba 14, także będzie i na jutro na śniadanie. Tak. Wiecie co kupiłam ostatnio? Niestety posmakowały mi crumpets. Pampuchy. Crumpets, to są takie, nie wiem, no takie dziwne chlebki. O takie jakby, jutro wam pokażę na śniadanie. W sensie w następnym filmie zobaczycie na śniadanie. Takie jakby krążki. To jest takie pieczywko. Śmiechowe to jest, naprawdę. Jak się robi w ogóle? Ja na przykład tak, próbowałam już na różne sposoby. Smakuje mi z jajkiem i z awokado, dlatego wzięłam też awokado. Wzięłam dwa. Awokado, no to normalne, tak? Do tego cytryna, sok z cytryny, do tego sól i pieprz, nie dodaję czosnku. Albo tak jakby rozbijam sobie na przykład jajko. I maczam w tym i potem wrzucam. Jak kotleta. Wrzucam tak, a na przykład chleb w jajku, no to coś takiego właśnie. To jest takie puszyste, mięciutkie, takie wilgotne bardzo. Więc albo takie wymaczane i na patelnię i potem to wszystko co mi zostanie w miseczce to tak jakby, bo to ma takie duże otwory na górze i wlewam do tego, żeby to właśnie weszło do środka. I albo ewentualnie na przykład jajko sadzone i na wierzch. I wtedy robię tak, że to, awokado i jajko, sól, pieprz, to jest po prostu obłęd, naprawdę pyszne. Także jutro myślę, że ja zaserwuję takie i na przykład mogę tobie zrobić zamiast awokado albo do awokado jeszcze ten boczek. Za smażkę! Boczek taki smażony, taki chrupiący. Wow, ale będzie, co? Ty zrobisz to dalej boczek.
Dobra, to takie jutro śniadanie. I mam jeszcze ziemniaki do żurku. Także moi drodzy, nowe włosy. Dzisiejszy film chyba troszkę krótszy, aczkolwiek nie zapomnijcie o kodzie na Moremua 15% na hasło Vlogmas 15. Ile? No. 15? No. Wchodźcie szybko, bo to tylko działa krótko. Ale tak, pamiętajcie, że wszystkie linki znajdziecie w opisie, a ja się zabieram za żurek. W następnym filmie choinka. Takie pierwsze konkretne ozdoby, bo widzę, że trzeba wyjąć tego naszego renifera. Schody musimy pokazać. I właśnie, i schody. Jutro robimy schody, w sensie kończymy je, trzeba poobcinać tej ranki. I ładnie je zamocować i wam pokażemy schody. A jeszcze jutro muszę kupić samopalarz, bo mi się dzisiaj skończył i wystarczyło mi tylko na ręce. I tutaj tak dotąd, nie? No, także jutro muszę gdzieś... Ale tak czy siak, bo mamy w lodówce światło i teraz te rzeczy tylko. Także jakieś takie małe zakupki się szykują. No nie, to już lepiej, bo co? No nie, mamy jeszcze 14 jajek, które zużyjemy do jutra. Do śniadania. Dobra, zabieram się za ziureczek. Ziółeczek. Co? Nie mogę mu tego dać. No nie, trzeba mu dać więcej. Moriskowy butternut box. Morisek! Mam te rogi, bo tu były, wiecie co, rozmowy na szczycie z Polską. Mamy żureczek. Szybciutko się zrobił, pyszny, pięknie pachnie. Ja naprawdę, ja bardzo lubię żurek z Thermomixa, bardzo lubię. Z ziemniakami, z boczkiem, z kiełbaską, akurat nie mam kiełbaski, ale no generalnie jak w przepisie jest. Z chrzanem, także jajeczko do tego. Normalnie nie jemy o tej godzinie, no ale dzisiaj tak wyjątkowo. A, gorące. Pycha, naprawdę, jeszcze jutro będzie, także fajnie. Całkiem przyjemnie się to robi. Także tyle moi drodzy już z tego dnia. Idę zjeść i... kręci mnie nos. I co? My jutro nagrywamy, a widzimy się w poniedziałek. Także miłego weekendu wam życzę. Trzymajcie się. Pa, pa.